Ahoj, żeglarze i żeglarki, bądź co bądź, płeć piękna również żegluje i to z bardzo dobrym skutkiem. Często i jednakowoż mam nadzieję, że panie też mnie oglądają. Co dzisiaj ciekawego w odcinku, jak widzicie, zwierciadło morza dryfuje w samotności po Oceanie Atlantyckim, bodajże zaraz zobaczymy. Tak, Ocean Atlantycki u wybrzeży Afryki. Z tego względu, że prezentowałem samouczki, do których to samouczków właśnie zwierciadło morza jest wytypowane przez producenta gry. A może inaczej, ten jacht, akurat 38-stopowy, tak zwany Chrysler, jest wytypowany do przechodzenia samouczków. Mimo piękną mamy pogodę, zresztą widzicie jak wiatr kręci, dane mówią o wietrze w granicach 10 węzłów, to nie jest wcale dużo. No, ale przejdźmy do rzeczy istotnych. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tematów dzisiejszego odcinka, to takie małe wprowadzenie odnośnie tego, co czeka na następnych odcinkach, ponieważ dobrze by było, abyście wiedzieli, co jeszcze mam zamiar wam w tej grze pokazać. Mianowicie, chcę wam pokazać całe portfolio łodzi żaglowych dostępnych w tej grze. A jest ich 5, poprzez regatowe łódki, małe, duże, klasyczne łódki, zwykłe, turystyczne i katamaran. Jeden rodzynek się ostał, który też wam pokażę i w miarę szczegółowo postaram się wam opisać te jednostki. Znaczy w miarę szczegółowo pod względem tego, co oferuje nam gra. O, tak będzie to, myślę, bardziej uczciwie powiedziane. I kolejny temat to będą wszystkie te nieznane dla was, a dla mnie na początku również nieznane oznaczenia wszelkie typu WPT, BTW, DTW. Oj, proszę bardzo, i tu jeszcze mi telefon dzwoni. No to musicie chwilę się uzbroić w cierpliwość. Tak, sytuacja nie byłaby sobą, gdyby nie zadzwonił do mnie telefon podczas nagrywania. Ot i taki właśnie jest paradoks mojego nagrywania. No ale nic, wróćmy do tych właśnie dziwnych oznaczeń, których ja też mało wiedziałem pod względem nazw angielskojęzycznych, z tego względu, że po polsku wiem, jakie to są nazwy i co one oznaczają, natomiast po angielsku musiałem sobie to wszystko rozszyfrować i ja wam też, mam nadzieję, to wszystko rozszyfruję, począwszy od tych wykresów na górze, aż do tych na dole skrócików tajemniczych typu DPT, DTW, VMC, VMG. Tak, i to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co czeka nas w następnych odcinkach. W gruncie rzeczy to będzie dwa odcinki poświęcone nowym samouczkom, które doszły. Dzisiaj opracujemy sobie teorię trymowania żagla, bardziej zaawansowane. I następny to będzie przegląd portfolio jednostek pływających w tej grze. I czwarty odcinek to będą skróty i oznaczenia. I później się dopiero zajmiemy jako takim żeglarstwem i morskimi opowieściami. Jest nawet taka szanta morskie opowieści. Dobrze. Polecam sobie przesłuchać. Dziś zaczniemy od samouczków, których doszło sztuk 6 w poprzednich aktualizacjach i są to samouczki podzielone, można powiedzieć, na część teoretyczną 3 sztuki i na część praktyczną 3 sztuki. Dziś zajmiemy się częścią teoretyczną, która jest równie ciekawa co część praktyczna, ponieważ wiadomo, że teoria musi iść w parze z praktyką, albo odwrotnie, praktyka powinna iść w parze z teorią. I mamy takie oto samouczki. Mianowicie głębokość krzywej, pozycja krzywej i góra żagla. O co chodzi z tą krzywą? To jest właśnie tak zwane trymowanie żagla, czyli ustawianie odpowiedniego wygięcia powierzchni żagla względem wiejącego wiatru i warunków panujących na morzu, czy tam na jeziorze. No i pierwszy to jest The Theory Behind Having a Flat or Deeply Curved Sail. Co prawda dziwnie brzmi to słowo curved, bo nam się zaraz kojarzy z pewnym bardzo popularnym słowem w Polsce, ale taki to mamy właśnie język angielski. I mniej więcej, tłumacząc to na nasz ojczysty język, jest to teoria
zbyt płaskiego bądź zbyt głęboko zakrzywionego żagla. Tak to można w wolnym tłumaczeniu przetłumaczyć. Oczywiście nie będę tutaj zgrywał bohatera, że znam bardzo dobrze język angielski, bo tak nie jest. Znam jako tako w podstawowej wersji troszeczkę technicznego też z motoryzacji czy żeglarstwa, ale nie jest to płynny język ani komunikatywny tym bardziej. Aczkolwiek może jakbym się sprężył, żeby z kimś pogadać, to coś by z tego wyszło. Wszak udawało mi się jakoś porozumieć w studiu SC Software. Troszkę po angielsku, troszkę po polsku, troszkę złamanym czeskim, jakoś to było. Ale ja sobie po prostu przetłumaczyłem te wszystkie teksty na oddzielne urządzenie i będę wam po prostu teraz zgrywał hojraka i czytał z tego urządzenia. Puszczam oczko do was przy okazji. No nie, zaczynamy w takim razie. Wind flow, przepływ wiatru. Moi drodzy, jak widzicie na rysunku, wygląda to mniej więcej tak, że kiedy wiatr przepływa wzdłuż żagla, jest on wygięty w ten sam sposób, w jaki ów żagiel przybiera kształt. I to właśnie napędza łódź. Czyli to jest to, co napędza łódź. W takim telegraficznym skrócie, można by rzec. I lecimy dalej. Większa siła. Im mocniej, czy tam im dalej wygniemy ten, znaczy wygiąć wiatr. No tak, w sumie dalej ten wiatr będzie wygięty. Względem tego żagla oczywiście. Tym większa siła będzie na żaglu i tym szybciej łódź będzie płynąć. Chodzi o to, że to wygięcie żagla musi mieć pewną granicę, o której zaraz się zresztą dowiemy na następnym ekranie. Ale im głębiej ten żagiel jest wyprofilowany, do pewnego momentu oczywiście, tym ta siła jest większa i łódź płynie szybciej. No i limity, moi drodzy, czyli ta tak zwana granica. Niestety istnieją pewne ograniczenia, jeśli chodzi o stopień, czy tam procent, czy głębokość wygięcia tego żagla. W pewnym momencie przepływ powietrza nie utrzyma się i zaczną się zawirowania tutaj akurat od strony wewnętrznej żagla. I tutaj jest tak troszeczkę niejaśnie dla mnie to napisane, ja sobie to tak przetłumaczyłem kulawo, ale zapewne chodzi o to, że to jest... Dlatego, że jak to jest air can, powietrze, czyli struga powietrza, może być zmieniona tylko z oryginalnej ścieżki, ale widzicie, no to jest tak dziwnie jakoś tutaj napisane. I powiem wam, że ciężko mi to jakoś sensownie przetłumaczyć na język polski, tu też jest o przyspieszeniu mowa. Aczkolwiek zapewne podejrzewam, że chodzi o to, iż przy odpowiedniej prędkości i odpowiednim ułożeniu żagla, przekroczeniu tego limitu wygięcia żagla, wiatr po prostu, to przyspieszenie się zwiększa i następują zawirowania. To tak już nie naukowo, tylko na chłopski rozum, można powiedzieć. Mogę wam wytłumaczyć, już nie brnąc tutaj w te koślawe moje tłumaczenia z języka Szekspira. I teraz znajdowanie optimum tak zwanego, czyli optymalnego zakrzywienia żagla. Czyli kluczem jest znalezienie tak zwanej optymalnej głębokości krzywej na żaglu. Także dochodzi do takiego prawie że oderwania się strug powietrza od żagla. Czyli to jest ten właśnie taki limit już osiągnięty, który widzimy zresztą tutaj, gdzie z przodu jest delikatne zawirowanie i na końcówce żagla też jest delikatne zawirowanie. To jest tak zwany kąt optymalny. I teraz troszkę teorii na temat siły wiatru i ustawienia tej krzywej, jak widzimy zresztą na rysunku. I według tego stwierdzenia na górze, czyli mały wiatr, więcej, większa krzywizna. Gdy prędkość wiatru jest niska, przepływ trwa dłużej, znaczy przepływ powietrza z przodu do od początku żagla do końca żagla trwa dłużej,
I oznacza to, że jest troszeczkę więcej czasu, żeby ta ścieżka powietrza mogła się odpowiednio ułożyć na tym żaglu. I dzięki temu żagiel może być dość głęboko zakrzywiony. Ponieważ prędkość wiatru jest, tak jak mówiłem, troszkę mniejsza, ten czas się wydłuża, kiedy ten wiatr przepływa przez żagiel. I dzięki temu możemy tę krzywiznę pogłębić i uzyskamy odpowiednią siłę. Natomiast z drugiej strony mamy silniejszy wiatr i ta krzywa musi być mniejsza. Dlaczego? Kiedy wiatr się zwiększa, wzmaga, no to powietrze przemieszcza się szybciej wzdłuż tego żagla i jest mniej czasu jakby na zmianę tego przepływu powietrza. I dlatego krzywa ta musi być zmniejszona. Ponieważ przy dużej prędkości, gdybyśmy mieli głęboko żagiel wyprofilowany, to byłaby sytuacja, że te strugi powietrza by się odrywały od tego żagla, ponieważ płynie on z większą prędkością. Opływa żagiel z większą prędkością. O, tak to można ładnie nazwać. No i tu mamy te warunki już too much, tak zwane, czyli zbyt wiele. No i jest sytuacja, w której w niektórych miejscach nasza łódź dostaje zbyt dużo wiatru i zaczyna się zbyt mocno przechylać. Zbyt duży przechył powoduje, że nasza łódź zwalnia. I to jest właśnie ten kompromis pomiędzy przechyłem a prędkością jachtu, bo ponieważ tu dochodzi jeszcze taka sprawa, że w momencie, kiedy nasz jacht się przechyla, to się zmniejsza powierzchnia żaglowania. Dlaczego? Ponieważ jak nasz jacht płynie prosto, to wiatr wieje w niego, w ten żagiel. Ten żagiel opływa pod kątem prostym. Tego na tym rysunku nie widzimy, bo jest widok z góry. Natomiast jakbyśmy stanęli, tak jak teraz stoimy przed naszą łódką, o, w ten sposób, i byśmy byli wiatrem, powiedzmy, z tej strony, żagle byśmy mieli rozłożone, no to wiejemy pod kątem prostym w żagiel i maksymalnie wykorzystujemy jego powierzchnię. W momencie, kiedy nasza łódź się przechyla, ten wiatr już pada pod innym kątem na żagiel. Nie dość, że on się śliska jeszcze i ucieka, to ta powierzchnia jest zmniejszona. I teraz trzeba taki kompromis wypracować, żeby jacht płynął w miarę prosto, ale żeby te krzywe były odpowiednio ustawione. Co nie jest wcale takie proste, dlatego się na regatowych jachtach balastuje. A balast to znaczy, że jeśli kładzie nas w jedną stronę, to my przechodzimy na drugą burtę, żeby wyprostować łódź. A jeśli już powierzchnia żagli jest tak duża, silny wiatr jest tak silny, że nie możemy przebalastować łódki, no to zmniejszamy jego powierzchnię poprzez refowanie, o czym było w poprzednich odcinkach. No to idziemy dalej. Less power, more speed. Mniejsza moc, większa szybkość. Więc zamiast zawsze starając się, aby krzywa była jak najgłębsza, w pewnym momencie możesz zażądać nieco mniej energii w żaglu, na żaglu, aby zmniejszyć przechył i sprawić, że żeglarstwo będzie bardziej komfortowe i szybsze. To jest to, o czym właśnie mówiłem. Możemy troszeczkę wypłaszczyć profil żagla, zmniejszyć siłę naciskającą na żagiel i zmniejszyć przechył, a dzięki temu właśnie tak jak tutaj jest ładnie napisane, żeglarstwo może być bardziej komfortowe i notabene szybsze, dlatego że wykorzystujemy pełną powierzchnię żagla. Upwind, czyli tak zwany kurs pod wiatr, czyli by the wind, czyli wiatr z przodu, z prawej bądź z przodu, z lewej po ukosie, tak zwanym, jeśli miałbym to łapotologicznie wytłumaczyć. Innym powodem, dla którego żagiel jest bardziej płaski, jest pływanie pod wiatr. Widoczny kąt wiatru będzie bardzo mały. Właśnie chodzi o to, że wiatr wieje pod bardzo małym kątem. I teraz kąt wiatru z przodu żagla musi odpowiadać kierunkowi wiatru, bo inaczej przód zacznie trzepotać. To jest tutaj właśnie napisane, że musimy tak ustawić przód żagla, bo w gruncie rzeczy ten przód żagla jest najbardziej taki newralgiczny i najbardziej podatny na wygięcie. Ta krzywa tutaj z przodu. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ten przód żagla trzepotał. Po prostu. Downwind, czyli to są kursy pełne, kursy tak zwane
kursy pełne, Bakstak, for the wind, gdzie wiatr wieje z tyłu. I jest to tak pewien wyjątek od tej zasady właśnie utrzymywania krzywej. Podczas płynięcia kursem pełnym żagiel działa jak spadochron, a nie skrzydło samolotu. To jest właśnie ważne, ponieważ gdy wiatr wieje z tyłu, to nie mamy takiego opływu jak gdy wiatr wieje z boku bądź z przodu. Wtedy ten kształt skrzydła samolotu jako żagla nie sprawdza się w tym przypadku. Tutaj nam się sprawdza ustawienie żagla jak spadochron, czyli z bardzo głęboką krzywą, bardzo taki mocno wygięty wręcz. I teraz zasada jest taka, że im głębiej ta krzywa jest, im ta krzywa jest głębsza, czyli ten profil żagla jest głębszy, tym lepiej ten tak zwany przysłowiowy spadochron będzie działał. Czyli więcej wiatru będzie chwytał od tyłu i będzie pchał tę łódź z większą prędkością. I to wszystko. Mamy nadzieję, że to ma sens. Tak, to ma sens. Bardzo duży sens, ponieważ od tego się zaczyna, jakby od teorii. No to teraz przejdźmy do położenia tej krzywej. Do takiego kolejnego samouczka. Wing shape. Kształt skrzydła. Wszyscy znamy kształt skrzydła samolotu. No wiadomo jak to jest. Na dole taki delikatnie płaski, na górze lekko, tak w takim perspektywie jak patrząc poziomo na przekrój skrzydła. To wygląda to mniej więcej tak jak ten wygięty żagiel na rysunku tutaj. Jest on z przodu okrągły. Ta część najbardziej wygięta to jest jakby 1/3 części całego profilu i następnie schodzi w dół i staje się cienka z tyłu. I ten aerodynamiczny kształt powoduje najmniejsze, ja tu mam tak przetłumaczone, przeciąganie. Chodzi o przepływ strug powietrza, czyli najmniejsze takie zawirowania przepływu strug powietrza. Oj! Przeskoczyłem okienko, bardzo ważne. No ale przeczytam wam. To była druga część kształtu tego żagla jako skrzydła. Tam było też napisane, że nie potrzebujemy na żaglówce żadnych zawirowań, ani takich niekontrolowanych przepływów wiatru, zwłaszcza gdy płyniemy pod wiatr, dlatego właśnie skrzydło w kształcie tak zwanym 1/3 wydaje się idealnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o profil żagla. Czyli żagiel zawsze powinien dążyć do profilu skrzydła samolotu przy kursach tak zwanych ostrych. No i mamy lekkie wiatry, część pierwsza. Jednak, zawsze jest jakieś jednak. Jeśli mamy mały wiatr, chcemy jak najwięcej wyciągnąć energię od żagla. I wiadomo, to jest zrozumiała sprawa. I teraz jest tutaj takie troszeczkę humorystycznie napisane, że kto troszczy się o aerodynamikę, gdy prawie nie ma wiatru. Musimy być dynamiczni. No i lekkie wiatry, część druga. Przy lekkim wietrze ta głębokość żagla musi być większa. Jeśli krzywa byłaby skierowana w stronę przodu żagla, kąt natarcia byłby zbyt duży tego wiatru płynącego, a my nie bylibyśmy w stanie płynąć właśnie pod ten wiatr. Tak to mniej więcej teoretycznie wygląda. I tam widzieliśmy to. Krzywa była bardzo blisko masztu, czyli na samym początku żagla. Tutaj mamy natomiast krzywa tak zwana bliżej tyłu żagla, czyli krzywa tylna. Lepiej byłoby złagodzić tą krzywą, te wygięcie takie. Dobrze by było złagodzić i cofnąć troszkę. Nie cofnąć do tyłu, bo to jest też niepoprawnie. Po prostu cofnąć tę krzywą i lekko ją złagodzić. I dzięki temu daje to możliwość przepływu wolniej powietrza przez długość żagla. No i tu mamy tak zwany side effect, czyli efekt uboczny.
I kiedy właśnie wyciągniemy tę krzywiznę bliżej przodu, to większość żagli staje się mniej głęboka, czyli one się wypłaszczają, i to jest tak zwane marnowanie mocy żagli. Silne wiatry. W silnym wietrze chce się jak najszybciej zmniejszyć ciśnienie na żaglu, co oznacza, że chcemy, aby niewielka część krzywej tylko była i ona była jakby z przodu delikatnie. Jeśli jest dalej ta krzywa, zbliża się im dalej tyłu żagla, tym ten wiatr się będzie odrywał i żagiel będzie łopotał. Downwind, czyli te wiatry, kursy pełne, tak zwane, o których mówiłem, czyli bakstak, czyli wiatr wiejący z tyłu, i forewind, znaczy bakstak to jest wiatr wiejący z tyłu z ukosu, i forewind to jest wiatr wiejący centralnie z tyłu od rufy. I wreszcie, kiedy płyniemy tymi wiatrami pełnymi, położenie tej krzywej nie robi takiej dużej różnicy jak przy kursach ostrych. I prawdopodobnie tą krzywą ustawia się bliżej środka żagla. No, chyba że wiatr jest bardzo silny, to wtedy wypłaszczamy troszeczkę ten żagiel. Ale generalnie ustawienie krzywej żagla w tych kursach pełnych nie jest aż tak ważne jak w kursach ostrych. No i reasumując, lekki wiatr, krzywa powinna być jakby wyśrodkowana, czyli gdzieś mniej więcej po środku żagla powinna być ta krzywa. Przy silnych wiatrach krzywa powinna być bliżej przodu żagla. Gdy płyniemy pod wiatr, również krzywa powinna być bliżej przodu. Gdy płyniemy pełnymi kursami z wiatrem, to krzywa powinna być wyśrodkowana, tak jak przy lekkich wiatrach. No i teraz mamy taką konkluzję, takie stwierdzenie, że żeglarstwo to nie jest nauka absolutna. Ja się z tym zgadzam, ponieważ tu też jest tak mądrze powiedziane, że to, co się robi, że ty coś robisz i okazuje się, że te ustawienia są sprzeczne, i to wszystko zaczyna działać, i to jest właśnie doświadczenie w żeglarstwie, ponieważ wydaje się, że jest pewna teoria, ale nie jest to teoria absolutna. Czyli nie może być powiedziane, że tylko i wyłącznie przy silnych wiatrach krzywa musi iść do przodu, i tylko i wyłącznie przy lekkich wiatrach krzywa musi być po środku żagla. Otóż z doświadczenia człowiek, który dużo pływa, naustawiał się tych żagli, wie, że są sytuacje, kiedy jest odstępstwo od reguły, i to jest właśnie to tak zwane doświadczenie. No i teraz przejdziemy do kolejnego bardzo ciekawego zagadnienia. Mamy już omówioną mniej więcej pozycję krzywej, mamy omówioną przepływ wiatru przez żagiel. Tak, teraz warto by było przejść do góry żagla. Góra żagla to jest bardzo też ciekawa historia. Zaraz wam powiem dlaczego. Otóż w sumie mógłbym wam na samym początku też od razu takie małe porównanie dać, czy powiedzmy pewien przykład. W tej chwili, co prawda, nie mam rozłożonego żagla, troszkę szkoda, ale zobaczcie, mniej więcej żagiel, to nam troszeczkę będą nam okienka zasłaniać widok, ale co ja chcę wam pokazać? Żagiel główny w formie grota ma kształt trójkątny ze szpiczastą górą, czyli tak zwanym topem żagla. Top to jest zawsze góra w żeglarstwie, czy top masztu to jest góra masztu, top żagla to jest ten róg fałowy żagla, którym się wciąga żagiel zazwyczaj, czyli ten górna część żagla. I teraz klasyczny grot ma kształt trójkąta. Zobaczcie, jak myszką prowadzę, tak do góry i w dół. I góra tego żagla jest ostra, jest mało powierzchni żaglowej na górze. A jak wiemy, i zresztą zaraz się dowiemy z tego samouczka, że wiatr na górze jest silniejszy. I teraz w autach chciałem powiedzieć. W łódkach, w jachtach regatowych zauważyłem, albo w tych bardziej nowoczesnych jednostkach, które są projektowane, nawet tych turystycznych, ze względu na bardziej pod kątem prędkości żeglowania niż komfortu i wygody, to żagle mają, główne żagle, czyli grot, ma na górze tak mocno zachodzi aż. To powoduje pewne problemy, ponieważ jak mamy achterstag, czyli linę mocującą maszt z tyłu, a góra żagla jest bardzo wywinięta, takim półkolem wręcz, nawet się spotyka takie trapezowate kształty grota, no to przy zwrocie przez rufę niestety zawadza o ten sztak.
Ach, też tak, żagiel. No to co zrobiono? Projektanci pozbyli się. Pozbyto się. O, tak chciałem powiedzieć. Pozbyto się Achterstagu na rzecz Achterwand. Wanta to jest lina, która mocuje maszt z prawej i z lewej strony, czyli na boki. I te wanty są zazwyczaj w osi masztu, troszeczkę są cofnięte, delikatnie, ale gdy nie ma Achterstagu, a grot jest mocno wyprofilowany na górze, to się stosuje Achterwanty, czyli wanty, które mocno do tyłu zachodzą, aż tutaj potrafią wchodzić, co jest z kolei utrudnieniem przy kursach pełnych, ponieważ przy kursach pełnych grota razem z bomem wręcz pchamy tutaj w stronę wand, no a te achterwanty będą nas blokować. No ale jak to mówią, stare chińskie przysłowie mówi, nie można mieć wszystkiego. Także coś kosztem czegoś, coś za coś. I wracamy do samouczka. Głębokość żagla na topie, czyli na górze tego żagla. Kąt bomu, bomb angle. Bomb to jest ten poprzeczny element, do którego na dole przymocowany jest żagiel, w tym przypadku grot. I właśnie ten bomb steruje pracą tegoż właśnie grota, żagla głównego. Gdy płyniemy i mierzymy pewien kąt bomu, czyli żagiel ustawiamy, główny żagiel ustawiamy w ten sposób, że odpowiednio napinamy i luzujemy linę, czyli talię tego grota, czyli ten bom po prostu się nam pod odpowiednim kątem ustawia, czy to mniejszym, czy to większym. Oceniamy po prostu kąt żeglugi i ustawiamy tego grota i ten żagiel pod odpowiednim kątem. Ale to tylko działa na dolną część, czyli to tylko działa na część, do której jest przymocowany ten żagiel, czyli właśnie na ten bom. Zważywszy na to, że ten duży kawałek tkaniny przy maszcie jest równie ważny, a właściwie najważniejszy, to jest to, o czym mówiłem, że góra żagla jest poddana większym siłom. Tam wieją większe wiatry i to nam właśnie pokazuje raz, że rysunek, a drugi raz, że też tam są większe siły, ponieważ mamy tak zwaną dźwignię. Najważniejsza część pierwsza. Po pierwsze, siła wiatru w górnej połowie żagla ma znacznie większy wpływ na przechył niż wiatr w dolnej części żagla. No to jest zrozumiałe, ponieważ wiatr w dolnej części żagla, wiejący, uderzający w żagiel, dolna część żagla jest blisko pokładu i blisko skorupy jachtu. Czyli to tak jakbyśmy, powiedzmy, wzięli korek od szampana, nie od szampana, od wina. No, zwykły starej daty, nie teraz te pierdziekółka, tak zwane plastikowe korki, tylko prawdziwy, fajny korek starej daty z wina. Wbili w niego jakąś szpileczkę i położyli go na wodzie. I dotknęli palcem dolną część tej szpileczki, tamtego drutu i górną część. Tak dotkniemy górną część, to ta siła jest większa i widzimy, że on się bardziej przechyla. I tak samo jest właśnie z jachtem. Po prostu dzieje się tak dlatego, że siła boczna jest wyższa na górze masztu i ma większy wpływ na tak zwane ramię przechylające. O, tak to ładnie mogę nazwać. Po drugie, top important tu. Po drugie, moi drodzy, wiatr w pobliżu powierzchni Ziemi jest zakłócony i spowolniony, podczas gdy wiatr wyżej może swobodnie przepływać i jest silniejszy. To jest bardzo ważna zasada, ponieważ, tak jak tu jest zresztą pokazane, przy powierzchni wody ten wiatr napotyka na różne dziwne zakłócenia. Natomiast wyżej jest on czystszy, ma czystszą drogę przed sobą i może też między innymi silniej wiać. No i teraz kąt żagla, tak zwany. Wyjdźmy teraz z założenia, że przechył nie jest problemem. Chcemy po prostu użyć żagla jak najbardziej wydajnego. Można by pomyśleć, że we just in the side angle, aha, że kąt żagla na górze i kąt żagla na dole musiał być taki sam. Przepraszam, nie jest.
Właśnie. Nie może być taki sam. I zaraz wam powiem, dlaczego nie może być taki sam. Apparent wind, czyli ten tak zwany wiatr pozorny. Jeśli na przykład prawdziwym wiatrem jest wiatr o prędkości 4 węzłów i uderza on w żagiel pod kątem 90 stopni, to łódź płynie powiedzmy 2 węzły. Oznacza to, że widoczny kąt wiatru wynosi 60 stopni, czyli wiatr pozorny to jest to, o czym wam mówiłem w poprzednim odcinku. Wiatr pozorny to jest wypadkowa wiatru właśnie własnego i wiatru rzeczywistego. Wiatr wiejący na górze jest zawsze silniejszy od wiatru wiejącego na dole. To już sobie wcześniej powiedzieliśmy. Na poziomie dolnej części żagla wiatr rzeczywisty może wynosić tylko 3 węzły do 5 lub nawet 6 węzłów w górnych partiach tego żagla. Zobaczcie, jaka jest duża różnica. To jest dwukrotność praktycznie. W dolnych partiach żagla wiatr rzeczywisty wieje z prędkością 3 węzłów, natomiast w górnych partiach żagla nawet do 6 węzłów. No i ma to również wpływ na tak zwany kąt wiatru pozornego, ponieważ wiatr, zobaczcie, gdy wiatr w dolnych, ten wykres się odnosi po lewej stronie do wiatru wiejącego w dolnych partiach żagli. Zobaczcie, wiatr pozorny jest tu pod kątem, przyjmijmy, cirka 45 stopni. Zobaczcie, kiedy zwiększa się siła wiatru w górnych partiach żagla, już w kąt wiatru pozornego zmniejsza się, jest ostrzejszy. No tu będzie gdzieś cirka 35 stopni. Czyli co? Dół żagla, jeśli cały żagiel ustawimy dla kątu 45 stopni, no to na górze mamy 30 stopni i góra będzie nam łopotać. No to musimy tak, dół ustawić inaczej, a górę ustawić inaczej. To jest właśnie cała magia trymowania żagla. Ease the top out, wyrównaj szczyt, czyli wyrównaj górę żagla. Dlatego musisz pozwolić dla żagla się troszkę otworzyć. Ułatwić górze, czyli górnym partią żagla, górne partie żagla dostosować do wiatru pozornego, wiejącego w górnych partiach. Czyli dół ustawiamy do dolnych, wiatr do wiatru wiejącego na dole, który jest słabszy. Górę ustawiamy do wiatrów wiejących na górze, który jest silniejszy. O. Siła efektu. Efekt różnego kąta wiatru pozornego jest najsilniejszy w przypadku tak zwanego kątów w granicach 90 stopni, czyli tak zwanego półwiatru. O, tak to mógłbym napisać. I efekt jest najsilniejszy przy lekkich wiatrach. Im silniejszy wiatr, tym mniejsza różnica w widocznym w kącie wiatru pozornego. I wiecie co, to jest bardzo ważne w regatach. Tutaj taka chwila dygresji i troszeczkę odpoczynku od tej teorii. Mianowicie nie jest sztuką żeglować na silnych wiatrach, bo na silnych wiatrach te wszystkie różnice w natarciu, w kątach, to się wszystko zaciera, ponieważ wiatr i tak duje i trzeba to odpowiednio ustawić i też mało mamy pola do manewru. Dopiero przy tych lekkich wiatrach, gdzie musimy wykorzystać żagiel w pełni, jego profil, no to wtedy zaczyna się zabawa. Wtedy te różnice są coraz większe i teraz tutaj musimy dół tak ustawić, górę musimy tak wytrymować, tu nam zaczyna łopotać, tu nam zaczyna odrywać się od powierzchni żagla z przodu, tam się za żaglem na zawiecznie odrywa i takie właśnie kombinacje i to jest właśnie to, że na tych przy tych lekkich wiatrach to jest strasznie dużo zabawy, a jeszcze jak wiatr kręci, to już jest w ogóle ciekawie. I reasumując, jeśli chcesz uzyskać jak najlepsze wyniki, jeśli chodzi o trymowanie żagli, musisz pogłębić, otworzyć, czyli zluzować
górę żagla w lekkich wiatrach i naciągnąć mocniej, dociągnąć tę górę żagla w wiatrach silniejszych. Otworzyć, czyli zluzować górę żagla na kursach półwiatr, takich półwiatr i baksztak. Natomiast zamknąć tę górę, czyli mocno jakby dociągnąć tę żaglę na górze przy wiatrach z przodu, czyli kursach ostrych. I teraz wiecie co? To jest to samo, co było w poprzednim samouczku, tylko że w odniesieniu do samej góry żagla, ponieważ tam było jasno powiedziane, że przy silnych wiatrach wypłaszczamy żagiel, przy lekkich wiatrach pogłębiamy żagiel. Tak samo tutaj. Przy lekkich wiatrach pogłębiamy górę żagla, przy silnych wiatrach wypłaszczamy górę żagla. Poprzedni samouczek odnosił się do żagla jako całości, natomiast ten samouczek odnosi się tylko i wyłącznie do samej góry żagla, bo górą żagla mamy wpływ na górę żagla. Mamy wpływ na górę żagla poprzez takie liny jak obciągacz bomu, poprzez V i poprzez topenantę, ale topenanty w tej grze nie mamy. Ja to zgłosiłem na forum do dewelopera gry, do twórcy, że nie ma topenanty. Zobaczymy, co z tego będzie. Reduce heel. Zmniejszenie przechyłu. Nie jest to też do końca prawdą, że jak wiatr staje się silniejszy, to maksymalna skuteczność nie jest już najważniejsza. Musisz zmniejszyć przechył tak dużo, jak to możliwe, łagodząc górną część żagli. Siła na górze jest wtedy mniejsza, a łódź staje się bardziej pionowa. Czyli dochodzi do tego taki paradoks, ponieważ tak, mamy powiedziane, że przy silnych wiatrach musimy wypłaszczyć górę żagla. No ale dobra, wiemy, że góra żagla jest narażona na wiatry silniejsze. Dochodzi do takiego momentu, że ten wiatr jest tak silny, że bardzo mocno nam przechyla łódź. No to już nie stosujemy tej zasady, że musimy za wszelką cenę wypłaszczyć ten żagiel. Nie, musimy go teraz poluzować, tę górę żagla, ponieważ wiatr jest tak silny, że nam bardzo mocno kładzie łódź, a my do tego nie możemy dopuścić, ponieważ żeglowanie staje się zbyt niebezpieczne i mniej komfortowe. Dlatego wbrew zasadzie luzujemy górę tego żagla i łódź nam się powoli zaczyna prostować. To jest to właśnie takie szeroko pojęte raz, że doświadczenie, a drugi raz tak zwany limit i kompromis. Ponieważ są pewne zasady, które nie obowiązują już w sytuacjach bardziej ekstremalnych. A silne wiatry są właśnie taką sytuacją bardziej ekstremalną. Podsumowując. Wracamy jakby do tego, co było wcześniej. Patrząc na siłę wiatru, górna część żagla powinna być ustawiona. Powinna być tak, otwarta przy lekkich wiatrach, bardziej zamknięta w wiatrach umiarkowanych i zamknięta w silnych wiatrach. Ale w bardzo silnych wiatrach się nią luzuje, żeby zmniejszyć przechył. I podsumowanie drugie. Patrząc na kąt wiatru, czyli kierunek, skąd wieje wiatr. Góra żagla powinna być bardziej zamknięta w kursach ostrych, czyli by the wind, czyli z przodu po ukosie. Otwarta w półwietrze i umiarkowanie otwarta w wiatrach typu baksztak i for the wind. I to wszystko, moi drodzy, jeśli chodzi o teorię związaną z krzywą żagla, z przepływem powietrza i z samą górną częścią żagla. Powiem wam, że może na pierwszy rzut oka osobą, która nie ma do czynienia z żeglarstwem i aerodynamika płynów też jest jej obca, no to może się trochę pogubić z tym, co ja tutaj mówię. Ale nic straconego. Obejrzeć jeszcze raz, ewentualnie, jeśli ktoś jest zainteresowany, popatrzeć na te obrazki, a szybko zrozumiecie, w czym jest rzecz. Znając już te zasady, łatwiej wam będzie trymować żagle, czy to w prawdziwym życiu, czy to w żeglarstwie wirtualnym.
A teraz, moi drodzy, zajrzyjmy na moją klasyczną 52-stopową jednostkę smuga cienia. Co się z nią dzieje ciekawego i gdzie ona jest? Zobaczcie, gdzie ona jest, już wam pokazuję. To jest piękna wyprawa, moi drodzy. Zobaczcie, płynę przez Atlantyk. Płynąłem praktycznie, można by rzec, z Wenezueli. Poprzez Dominikę i Dominikanę. I płynę, dokładnie rzecz biorąc, do Hiszpanii. Tutaj w taką zatoczkę malowniczą. Mam nadzieję, choć tutaj bym bardzo się... O, tutaj. Puenta del Galo. Dokładnie. A tak mi się tutaj uwidziło. Chcę zobaczyć, jak szybko przepłynę Ocean Atlantycki. Zobaczcie, ile jeszcze mi zostało. Zobaczcie, ile mi jeszcze zostało. Mnóstwo mi zostało. Z tego, co mi tutaj podpowiada system, to zostało mi 2061 mil w podróży do El Campamento w Espanol. I jak dostaję te wszystkie raporty na maila o tym, co moja łódź robi, gdzie ona jest, jak ona płynie i tego typu rzeczy, no to wiatr się zmienia. I teraz ostatnio nawet taki był paradoks, że no w tej chwili przy tej prędkości to jest 13 dni. To jest całkiem fajnie, powiem wam. Natomiast jeśli wiatr spada na przykład do prędkości 4 czy 3 węzłów, to się robi z tego 40 dni. Także wszystko zależy od tego, z jaką prędkością wieje wiatr rzeczywisty. O, teraz widok na rufę mojego pięknego okrętu klasycznego. I jeszcze raz widok z zewnątrz. Także tak to, moi drodzy, wygląda. No tak, distance to waypoint, czyli dystans do punktu, jednego z punktów drogi, 2050. Natomiast tam będzie jeszcze 16 mil tej zatoczki. Także nie jest źle. Miesiąc czasu generalnie podróż przez Atlantyk wychodzi na to, że trwa w zależności od wiatrów. Na szczęście ominęły mnie te niechciane huragany typu Irma, typu Jose, typu Maria teraz była? Chyba te trzy huragany takie. Chociaż Jose to był sztorm tropikalny bardziej niż huragan. No właśnie. I to by było na tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o teorię. A w następnym odcinku zajmiemy się, już wam pokazuję, zajmiemy się ostatnimi trzema samouczkami, które mówią o kontroli głębokości żagla, pozycjonowaniu krzywej żagla i otwarciu, zamknięciu góry żagla. I to są już wszystkie samouczki, które autor chciał umieścić w grze. Ponieważ na stronie Sailing Simulator jest taki roadmap, tak zwane, czyli w wolnym tłumaczeniu drogowa mapa, czyli mapa celów do osiągnięcia bądź osiągniętych przez producenta gry, i tam właśnie w dziale samouczki jest, że complete. A jeszcze przed dodaniem tych było Uncomplete, czyli te 6 samouczków skompletowały nam całość, można powiedzieć, wiedzę, którą możemy posiąść, przechodząc owe samouczki. No dobrze, dziękuję bardzo w takim razie za oglądanie, za poświęcony czas i z żeglarskimi pozdrowieniami. Stopy wody pod kilem, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.